Słuchajcie, oświeciło mnie. Całkowicie mnie oświeciło. To jest niesamowite, co mam wam dzisiaj do przekazania. Bo w ogóle sam jestem troszeczkę w takim szoku. Ale nie takim emocjonalnym szoku, tylko w takim duchowym szoku. Trochę takim pozytywnie egzystencjalnym szoku. Pomyślałem, że pójdę dzisiaj na spacer i nagram dla was wideo. Mam nadzieję, że tutaj dobry będzie dźwięk, bo widzę, że mikrofon coś podskakuje tak jakby. O, jestem w szoku. Dlaczego? Bo nie zdawałem sobie sprawy z tego, że na samym końcu tak to wszystko będzie wyglądać. I skąd ja o tym wiem? I w ogóle o czym ja mówię? Parę lat temu, w sumie to było tak jakby 2 lata temu, tylko ja nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy, bo nie miałem na ten temat wiedzy. Dopiero jak zacząłem się uczyć, czytać książki, słuchać ludzi i edukować się w tych wszystkich sprawach, zacząłem zdawać sobie sprawy z tego, przez co ja przychodzę. Parę lat temu miałem pierwsze doświadczenie mistyczne z kundalini, objawiające się pieczeniem w głowie, poczuciem odrealnienia i takiego palącego bólu. I ja to sobie tak zracjonalizowałem i to olałem. Pomyślałem, kurczę, to jest pewnie jakaś nerwica lękowa, objaw taki fizyczny, wiecie, bo żyłem wtedy, nie wiem co z tym dźwiękiem będzie, w takim paradygmacie materialnym, tak, że życie jest tylko i wyłącznie materią. I nie zdawałem sobie sprawy, że istnieje coś takiego jak rozwój samoświadomości i że możliwe jest uzyskanie pełnej realizacji tego, że życie jest jaźnią, życie jest świadomością. Świadomością, która składa się z wielu tak jakby warstw nałożonych na same siebie i że z tych warstw zbudowana jest nasza egzystencja i że my jako ludzie możemy eksplorować tą egzystencję, z której się tak na dobrą sprawę składamy i możemy odkrywać nasze własne istnienie. I pod koniec zeszłego roku ja tak jakby zacząłem schodzić trochę na ziemię, tak? Przeżyłem swoje własne przebudzenie, przeżyłem swoje własne oświecenie, przebudziłem kundalini, moje czakramy zaczęły się oczyszczać, robiłem dla was wideo i pod koniec zeszłego roku poczułem, że zaczynam schodzić na ziemię. To nawet dobrze, bo momentami miałem poczucie, jakbym przechodził przez jakąś derealizację, ale że miałem wiedzę i poznałem wielu ludzi, to wiedziałem, że wszystko jest okej. I od jakiegoś tygodnia jeszcze miałem takie trudne doświadczenia ostatnio, takie emocjonalne, związane z kilkoma decyzjami, jakie mam teraz do podjęcia. I od jakiegoś tygodnia jest całkowicie inaczej. Jest całkowicie inaczej. Masakra. I wiecie co? Pomyślałem, że nagram dzisiaj dla was wideo na temat tego, czym jest syndrom oszusta i skąd się bierze syndrom oszusta. Zderzyłem się z tym terminem jakiś czas temu i gdy go usłyszałem, pomyślałem, hej, to jest o mnie! Syndrom oszusta jest o mnie! I w sumie odnajduję się w tej teorii syndromu oszusta. Ale o czym jest syndrom oszusta? Czego on dotyczy? Choć na pozór może się wydawać, że syndrom oszusta dotyczy szarlatanów, ludzi, którzy chcą wkręcić wam jakąś teorię, wcisnąć kit do głowy, zrobić wam siano z mózgu, to nie, syndrom oszusta dotyczy czegoś innego. Syndrom oszusta to jest takie zjawisko dotyczące głównie ludzi sukcesu, ludzi, którzy osiągnęli coś w życiu, że ludzi ci po jakimś czasie
mają takie poczucie, że nie zasługują na to, co osiągnęli. Nie zasługują na swój własny sukces. W ogóle mają takie poczucie, że to, co osiągnęli, osiągnęli przy pomocy szczęścia. W ogóle im się to nie należy i zaczynają zaniżać własne poczucie własnej wartości oraz swoje własne osiągnięcia, mając takie poczucie, że są oszustami, że zostali oszukani i w ogóle. W takim, wiecie, poczuciu wartości oraz swoich własnych osiągnięć oraz tego, kim są. I ja w miarę rozwoju własnej świadomości również wielokrotnie ulegałem temu syndromowi, ponieważ nie zdawałem sobie sprawy z tego, zapominałem o tym, jak dużo udało mi się w życiu osiągnąć na płaszczyźnie fizycznej, duchowej, emocjonalnej, egzystencjalnej, jeżeli chodzi o mój własny rozwój. I nabawiłem się takiej fałszywej skromności. Tutaj ja nie mam na myśli pokory, bo ja nie mam z tym problemów. Ale chodzi mi tutaj właśnie o zapomnieniu o tym, co takiego udało nam się już osiągnąć w życiu i czego to jest wszystko zasługą. Wiecie, ja w swoim życiu, znacie moją historię, byłem otyły, ja schudłem, wylądowałem w szpitalu, nabawiłem się zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń postrzegania samego siebie. Zacząłem swoje poszukiwania siebie od samorozwoju oraz od psychologii. Po jakimś czasie zainteresowałem się duchowością. Jak odkryłem duchowość, to poczułem, że coś jest nie tak w tej duchowości, bo brakowało mi efektów, brakowało mi rezultatów i czułem się strasznie zdezorientowany. I poczułem, że brakuje mi dyscypliny i zacząłem takiej dyscypliny duchowej. I zacząłem medytować codziennie przez godzinę i wtedy doszło do mnie to, czym jest świadomość i czym jest jaźń. I po pewnym czasie zrozumiałem również to, że... O, obiektyw mi upadł. Zrozumiałem to, że duchowość jest wielowymiarowa, że dotyczy naszej egzystencji, dotyczy naszych przekonań, dotyczy naszej filozofii, dotyczy naszego bytu, dotyczy fundamentów naszego istnienia, dotyczy naszych nawyków, tego, jacy jesteśmy, tego, jak działa ego, z czego jest skonstruowane, jak działa kultura, jak działa społeczeństwo, jak działają modele, wzorce, role społeczne, jak funkcjonują nasze własne przekonania, przekonania, które tworzymy sobie, aby żyć. Tak, i to wszystko składa się na nasze życie, na naszą egzystencję. Tylko że przez znaczną część czasu ja się czułem, że jeszcze nie do końca przerobiłem wszystko w sobie, jeszcze nie do końca odkryłem wszystko to, co jest do odkrycia. No i w miarę rozwoju dzieliłem się z wami wideo, nagraniami. A robiłem to, bo czułem, że mogę pomóc wam w waszym rozwoju i mogę stworzyć dla was taką przestrzeń, oazę do samopoznania i chciałem wprowadzić innowacje na rynku rozwoju duchowego, jeżeli mogę to nazwać rynkiem rozwoju duchowego i chciałem, aby ludzie zaczęli studiować samych siebie na własną rękę, aby odrzucili całą tą wiedzę, która jest dostępna i żeby skupili się na swoim własnym poznaniu samych siebie. Oczywiście ta wiedza jest potrzebna i wiadomo, guru są potrzebni i wszystkie inne wyczesy i wypasy, ale ja mimo wszystko chcę kłaść nacisk na to, abyście studiowali samych siebie i nie bali się odkrywać swoją własną prawdę na własną rękę. I wiecie, i udało mi się pokonać zaburzenia odżywiania, udało mi się pokonać swoje własne labirynty przekonań w głowie, udało mi się odbudować swoje poczucie własnej wartości. Udało mi się pokonać poczucie winy i poczucie bezradności, takiej wyuczonej. I zderzyłem się z taką walką z samym sobą. I przeżyłem swój własny kryzys egzystencjalny, swojego nihilistycznego doła, gdy uświadomiłem sobie, że życie to jest puste nic. I odkryłem źródło bezwarunkowej miłości. I miałem tonę doświadczeń mistycznych, z którymi nawet nie miałem z kim się podzielić, bo są one na tyle...
są piękne. Uświadamiające prawdę na temat naszej egzystencji, że pozostawiają człowieka samym sobą i z czystym istnieniem. Tego, co nazywamy na co dzień Bogiem, świadomością, jaźnią, egzystencją, ostateczną rzeczywistością. I tak z biegiem zbierania swoich doświadczeń, ja już o większości tego, co zrobiłem, tego, co dokonałem, w ogóle zdążyłem zapomnieć. I w sumie cieszę się, że zacząłem pisać książkę, którą już skończyłem, ale którą przeciągam w czasie, ponieważ edycja książki zajmuje tyle czasu, że to się w ogóle w głowie nie mieści. Bo tam jest wszystko spisane w takiej formie poukładanej, skatalogowanej i takiej uproszczonej, żeby każdy mógł to zrozumieć. I bardzo się cieszę, że zacząłem pisać tą książkę, bo mam nadzieję, że inni ludzie będą mogli skorzystać z tej drogi, z tej ścieżki, którą ja przebyłem. A że jest ona, tak jak wspomniałem wcześniej, moim zdaniem taką innowacją na rynku duchowym, to mam taką nadzieję, że ludzie odkryją coś nowego, coś, czego nigdy nie zobaczyli, i że wprowadzi to powiew świeżości do ich życia, co naprawdę odwróci paradygmat postrzegania świata o 180 stopni. Syndrom oszusta, nie? Bez kitu. I nagrywam to wideo dla was, aby przypomnieć wam o tym, że jesteście na jedynej istniejącej słusznej ścieżce samopoznania. No tak na dobrą sprawę, nie ma innej ścieżki od tej, która jest tu i teraz. Pragnę, abyście przypomnieli sobie o tym, jacy byliście jeszcze rok temu, jacy byliście 2 lata temu, jacy byliście zanim w ogóle rozpoczęliście rozwój, abyście mogli docenić to miejsce, w którym jesteście tu i teraz. I pomyślcie o tym, w jakim miejscu możecie się znajdować za rok, za 2, za 3, jeżeli będziecie się ciągle rozwijać w takim tempie, w jakim się rozwijacie. No naprawdę, jestem świadomy tego, że rozwój z czasem zaczyna się nawarstwiać jak taka kula śniegowa. I każde nowe odkrycie jest po prostu przełomem w życiu, naprawdę. Zdaje się być przełomem w życiu. Tym bardziej, że to, co na co dzień nazywam rzeczywistością, to jesteśmy my sami. I odkrywając tą rzeczywistość, odkrywam tak naprawdę nas samych. Wszystko jest cudownie, pięknie, urzekające, proste i nie jednocześnie. Bosko. To jest bez porównania tak na dobrą sprawę. Tego się nawet nie da do niczego porównać. Wiecie? Naprawdę. Nie ma na tym świecie jakiejkolwiek osoby, z którą mógłbyś się porównać. Nie ma. Nie ma. Tak na dobrą sprawę porównywanie się do innych to jest gwałt na swojej własnej psychice. To jest w ogóle zachowanie czysto agresywne. Kocham was, miśki, naprawdę, z całego serca. Mam tak otwarte serce, że się w ogóle w głowie nie mieści. I teraz będę tak planował, myślę, na najbliższy czas, serię filmów poświęconych kundalini i w ogóle takiej hardkorowej mistyce oświecenia, bo uważam, że u nas w duchowości tego brakuje. Brakuje takiej solidnej wiedzy z zakresu mistyki oświecenia i zrozumienia kundalini. Uważam, że ludzie są zbyt sceptyczni, są zbyt leniwi, są strasznie pobłażliwi, jeżeli chodzi o rozwój duchowy, i nie mają wylanych tych fundamentów samorozwoju i nie są gotowi na to. Nie są gotowi na to, żeby urzeczywistnić prawdę. I ja pragnę podzielić się z wami wszystkim tym, co ja zrobiłem osobiście, co zadziałało, co było skuteczne i jest skuteczne, co przyczyniło się do mojego rozwoju i do tego, dlaczego jestem w tym miejscu, w którym jestem. Chcę pomóc wam zbudować taką infrastrukturę dla siebie, tego, na czym warto jest się skupić, co jest takiego ważnego w życiu, jeżeli chodzi o rozwój. To jest oczywiście wszystko moją filozofią, tak? I to działa w moim życiu. Jest to
moja własna indywidualna ścieżka. I mam taką ogromną nadzieję, że naprawdę wprowadzę powiew świeżości do waszego życia i sprawię, że wasz rozwój, rozwój waszej świadomości naprawdę zyska taką hardkorową, mistyczną głębię i poczujecie taki dużo szybszy postęp w tym wszystkim. Taki postęp, postęp, postęp. Ach, ale jest piękne dzisiaj. Tak, syndrom oszusta. Nie oszukuj siebie. Wiesz, dlaczego jesteś w tym miejscu, w którym jesteś. Wiesz, dokąd idziesz. Wiesz, co takiego zrobiłeś w swoim własnym życiu, co działało. Bądź wdzięczny samemu sobie za to, że to robisz. Bo mogłeś robić tysiące innych rzeczy, ale ty jednak postanowiłeś, że będziesz tutaj razem ze mną. I myślę, że to jest cudowne. Myślę, że to jest cudowne. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego wideo. Dajcie proszę łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, wstawcie swoje własne pozytywne przemyślunki. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Ahoj.